To równanie ma po lewej stronie dosyć typowy wielomian trzeciego stopnia, powiedzmy w od x. Chcemy rozłożyć ten wielomian na czynniki, co da nam dostęp do rozwiązań równania. Niestety takie proste grupowanie tych czterech wyrazów do niczego nie prowadzi, więc spójrzmy na wyraz wolny, na piątkę i sprawdźmy jego dzielniki. Dzielniki piątki to plus minus 1 oraz plus minus 5. Od razu widać, że jedynka jest dobrym rozwiązaniem. Mamy przecież z jednej strony 2 plus 5, a z drugiej strony minus 7. I teraz zgodnie z twierdzeniem Bezu stwierdzamy, że taki dwumian liniowy x minus właśnie ta jedynka na pewno jest dzielnikiem tego wielomianu. Czyli w rozkładzie na czynniki musi pojawić się czynnik x minus 1. Spróbujmy zatem odpowiednio zmodyfikować te wyrazy tak, aby dało się pogrupować i wyłączyć coś przed nawias. No i w nawiasie ma być x minus 1. Na początek jest x do potęgi trzeciej. Odejmujemy od tego oczywiście x do kwadratu. Może od razu na dole zapiszmy efekt. Po wyłączeniu x do kwadratu przed nawias, w nawiasie dostaniemy to, co chcemy, czyli x minus 1. Tutaj mamy plus x do kwadratu, więc korygujemy. Dodajemy 2 razy x do kwadratu i od razu odejmujemy 2x. Po wyłączeniu 2x przed nawias, ponownie w nawiasie dostaniemy x minus 1. Korekta. Jak z minus 2x uzyskać minus 7x? No, odejmujemy 5x. I dopisujemy 5, to już się samo układa. Po wyłączeniu minus piątki przed nawias, w nawiasie ponownie dostaniemy x minus 1. Także teraz wystarczy x minus 1 wyłączyć może przed nawias na początek i w tym nowym nawiasie dostaniemy x do kwadratu plus 2x minus 5. Dalsze rozwiązania naszego równania to będą pierwiastki tego trójmianu kwadratowego. A wystarczy rzut oka na znaki przy A i C, są różne, aby stwierdzić, że delta na 100% jest dodatnia, czyli będziemy mieć dwa dodatkowe pierwiastki. Wyznaczymy je rozwiązując równanie x do kwadratu plus 2x minus 5 jest równe 0, ale nie zrobimy tego za pomocą delty, tylko przerzucimy piątkę, minus piątkę na prawą stronę, dostaniemy 5 i od razu dodamy jedynki do obu stron. Chyba jasne dlaczego, przecież tutaj możemy zwinąć ten trójmian kwadratowy ze wzoru skróconego mnożenia do x plus 1 podniesionego do kwadratu. Także teraz pytamy, co podnosimy do kwadratu, aby uzyskać szóstkę, to będzie albo minus pierwiastek z szóstki, albo plus pierwiastek z szóstki. X plus 1, ten wariant ujemny, ale już wiem, że nie on jest ważny, lub ten drugi, x plus 1 i to jest dla nas ważne rozwiązanie, plus pierwiastek z szóstki. Po przerzuceniu jedynki dostaniemy x równe pierwiastek z 6 minus 1. Tutaj będzie minus pierwiastek z 6 minus 1, czyli mniej, a my szukamy największego rozwiązania. No to jeszcze porównajmy z jedynką. Wygrywa to, bo pierwiastek z szóstki jest większy od dwójki. Zatem bierzemy kalkulator i szybciutko. Pierwiastek z szóstki to jest taka liczba. Odejmujemy jedynkę, więc dostaniemy 1, no i to co widać. Teraz uwaga, mamy zakodować cyfrę jedności, czyli 1. I dwie początkowe cyfry po przecinku rozwinięcia otrzymanego wyniku. Nie przybliżenia wyniku, tylko wyniku. Także to będą cyfry 1, 4, 4, a nie 1, 4, 5.